Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Cię na rozmowę o sprzedaży i o sprzedawaniu. I mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie ciekawy temat, bo jest bardzo dużo, powiedziałabym, pokręconych przekonań. Tego słowa używała moja mentorka swego czasu. Pokręcone przekonania. Jest bardzo dużo takich, wiesz, niezgodnych z prawdą, ale blokujących Cię przekonań związanych ze sprzedażą i ze sprzedawaniem. I jak bardzo to jest powszechne, jest mnóstwo sygnałów, które świadczą o tym, że to jest bardzo powszechne. Jeden z moich klientów, który naprawdę ma dużą firmę i naprawdę umie sprzedawać, zapytał mnie ostatnio, co ja sądzę na temat takiego stwierdzenia, że prawdziwa sprzedaż zaczyna się, kiedy klient powie nie. Moja opinia na ten temat jest bardzo, bardzo konkretna, że to bzdura, ale już Ci tłumaczę dlaczego. Tak, to może być prawdą. To może być prawdą dla niektórych ludzi. To może być prawdą wtedy, kiedy wierzysz, że sprzedaż i sprzedawanie polega na tym, że przekonasz klienta, że ma jakąś potrzebę, kiedy nawet jeżeli on sam jeszcze nie wie, że ma tą potrzebę, przekonasz go, że potrzebuje najnowsze garki firmy X. Tak się zachowują ci, którzy do mnie dzwonią czasami. Rzadko odbieram takie telefony, ale jednak czasem się zdarza. Albo ci, którzy mnie przekonują, że potrzebuję jakieś ubezpieczenie. Przekonują mnie, że ja na pewno to potrzebuję, a później, kiedy ja mówię nie, to cała sztuka, cały kunszt tego, co oni robią, polega na tym, że mnie przekonają. Nawet jak ja już powiedziałam, że nie potrzebuję tego, to oni próbują mnie przekonać. I teraz tak, to podejście, wiesz, wszystkie techniki sprzedaży, których uczą na różnych szkoleniach, zasadzają się na takim rozumieniu sprzedaży. I mało tego, takie przekonanie, że właśnie tak wygląda sprzedaż i tak musi wyglądać sprzedaż, jest tak powszechne, że wiesz, takie przekonanie, że kiedy chcę cokolwiek sprzedać, to muszę być agresywna, muszę, wiesz, jak mnie wyrzucą drzwiami, to powinnam wejść oknem, że kiedy sprzedaję, to powinnam tego klienta przekonywać, obalać jego obiekcje, wiesz, cokolwiek, nawet kiedy on powie nie, to nie powinnam odpuszczać, tylko nadal, wiesz, drążyć dziurę w brzuchu, żeby czasem dla świętego spokoju się zgodził. I teraz wiele osób ma takie przekonanie i ja chcę Ci powiedzieć, że być może jest to jakiś sposób na sprzedaż. Ja go absolutnie nie neguję. Ta sprzedaż w taki sposób jest skuteczna. Jak najbardziej handlowcy, którzy sprzedają w taki sposób, jak najbardziej oni też osiągają efekty. Natomiast to, co chcę Ci powiedzieć, i to jest po prostu jak takie, wiesz, jakby zburzenie potężnego mitu, który krąży w społeczeństwie, w społeczności przedsiębiorców, to jest to, że to nie jest jedyny sposób na sprzedawanie i to nie jest jedyne podejście do sprzedawania i to nie jest jedyne rozumienie sprzedawania. Ja, kiedy zaczynałam prowadzić moją firmę, ja też w to wierzyłam. Ja też w to wierzyłam, że muszę taka być, żeby sprzedawać i wydawało mi się, że jeżeli ja taka nie jestem, nie mam ochoty nikomu nic, wiesz, wmawiać, nie mam ochoty nikogo na siłę przekonywać, to wydawało mi się, że coś ze mną jest nie tak i albo kogoś zatrudnię, kto to umie i zrobi to za mnie, albo muszę się nauczyć, muszę się przemóc, muszę to zrobić właśnie w taki sposób, jak wydawało mi się, że trzeba to robić. Ale dzisiaj, wiesz, mam dosyć długo prowadzę moją firmę, już w tej chwili ponad 14 lat, zdaje się, więc i jakoś dałam radę bez takiego sposobu sprzedawania. I to, co chcę Ci powiedzieć dzisiaj, to, że przede wszystkim chcę, wiesz, obalić ten mit w Twojej głowie, obalić ten mit. To nie jest jedyny sposób sprzedawania, zdecydowanie nie. Po drugie, możesz sprzedawać inaczej i równie skutecznie możesz sprzedawać, budując relacje z klientem, budując markę. Jest mnóstwo innych strategii sprzedawania, gdzie wcale nie musisz być tym agresywnym sprzedawcą. Więc to tak na początek, wyjaśnienie, wiesz, założeń i jakby punktu wyjścia. I teraz, co chcę Ci powiedzieć, bo jakby mały, krótki wstęp do tego, o czym Ci, do głównego tematu, o którym chcę Ci powiedzieć. To, o czym chcę Ci powiedzieć, to, że ten mit jest naprawdę bardzo powszechny. Ten mit jest tak powszechny, że mnie się naprawdę często zdarza, że ktoś do mnie pisze, no przyglądałem się tutaj Pani usługom, chciałbym coś kupić, ale te ceny to są za wysokie, proszę mnie przekonać,
że to jest tego warte. I to jest pierwszy, to jest w ogóle jak gdyby pierwszy etap, że ktoś do mnie pisze, że ja mam go przekonać, że on potrzebuje tego, co ja sprzedaję. Ja nigdy tego nie robię. Ja nigdy nie przekonuję, nigdy nie namawiam. Ja co najwyżej zapraszam i proponuję. Ja ci proponuję to, co ja oferuję, to, czym się dzielę, i zapraszam cię do tego. Masz ochotę, kupuj. Nie masz ochoty, czujesz, że to nie ten moment, czujesz, że za drogo, czujesz, że to nie jest ci potrzebne. Okej. Okej, to jest twoja wolna wola, to jest twoje prawo wyboru, ale ja raczej cię nigdy nie będę namawiać. Koniecznie, koniecznie musisz kupić. Jak nie kupisz ode mnie czegoś, nie wiem, godziny konsultacji, to twoje życie będzie stracone i nigdy, nigdy nie rozwiniesz swojego biznesu. Takich rzeczy ode mnie nie usłyszysz. Albo że tylko u mnie się tego dowiesz czy nauczysz. Takich rzeczy ode mnie nie usłyszysz. Ja nigdy nie przekonuję moich klientów. Druga sytuacja, z którą w całkiem krótkim czasie miałam do czynienia ostatnio, była taka, że kiedy klient zaczął ze mną dyskusję mailową o tym, że na jakiś kurs ode mnie patrzy, ale nie jest pewien, czy go kupić, ale żebym chyba oczekiwał właśnie, żebym go zaczęła przekonywać, że to jest kurs dla niego, a ja mu odradziłam. Ja mu odradziłam kupno tego kursu i zasugerowałam, żeby najlepiej nie kupował nic ode mnie. I wtedy naprawdę dostałam taki, wiesz, wielki kubeł oburzenia. Co to za podejście do klienta? Jak ja mogę go nie przekonywać? Jak ja mu mogę powiedzieć, żeby on ode mnie nie kupował? Naprawdę. Taką wiadomość dostałam. I wiesz, to pokazuje, ja absolutnie nie odnoszę się do tej jednej konkretnej osoby, która tak mi odpowiedziała. Ja bardziej chcę ci pokazać, że dla mnie to jest tylko i wyłącznie taki sygnał, że jak powszechne jest takie przekonanie wśród nas przedsiębiorców, bo moimi klientami są przedsiębiorcy, wśród nas przedsiębiorców, że jeżeli ja chcę cokolwiek sprzedać, jeżeli ja chcę prowadzić biznes, to ja powinnam każdego, wiesz, nie wiem, najlepiej każdego na ulicy łapać za głowę i hej, hej, kup, czy tam za kołnierz, hej, hej, chodź tu do mnie, kup coś ode mnie i zobaczysz, to zmieni twoje życie. I powinnam przekonywać. I jak już klient do mnie pisze, to w ogóle powinnam... No na pewno to, co ja sprzedaję, ci pomoże. Nie, ja nigdy tak nie mówię, dlatego że ja nie jestem pewna, czy to, co sprzedaję, ci pomoże. Nie znam ciebie, nie znam twojego biznesu, nie wiem, czy cokolwiek z tym zrobisz. Nie wiem, czy nawet jeżeli coś ode mnie kupisz, czy później będzie w tobie ta determinacja, żeby usiąść i zacząć to stosować, czego ja uczę. Więc przede wszystkim ja tak nie doradzam. I to wcale nie jest potrzebne, żeby zacząć sprzedawać. I dzisiaj chcę się skupić na tym, kiedy to przekonywanie klienta i to takie na siłę, wiesz, dlaczego my próbujemy tych klientów przekonywać, dlaczego my ich próbujemy łapać? Dlatego, że wydaje nam się z takiej, wiesz, desperacji trochę, bo klient to pieniądze, bo żeby prowadzić biznes, potrzebuje mieć klientów, bo oni przynoszą pieniądze. W pewnym sensie tak, no jest to prawdą, trudno zaprzeczyć. Tym niemniej, jeżeli masz takiego klienta, którego musisz przekonywać, to jak zaczniesz go przekonywać, to może się tak zdarzyć, że to będzie działało na twoją niekorzyść. I to jest moja, wiesz, główna myśl, którą chcę ci przekazać. Okej, te sytuacje, kiedy to może działać na twoją niekorzyść, przynajmniej kiedy ja o tym myślałam sobie, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, to jakby myślałam o takich sytuacjach, które być może bardziej się odnoszą do sprzedawania usług, ale prawda jest taka, że po pierwsze, większość małych biznesów sprzedaje usługi, po drugie, tak naprawdę to, co mówię tutaj o tym sprzedawaniu, o tym nagabywaniu, o tym takim... Wiesz, elegancko mówiąc, technikach wpływu, wpływania na klienta, ale tak naprawdę to są techniki na pograniczu manipulacji, kiedy ty przekonujesz klienta, że on coś potrzebuje. No, jeżeli chodzi o sprzedawanie towarów, popatrzmy na większość reklam w telewizji i przeczytajmy książkę Cialdiniego właśnie o wywieraniu wpływu na ludzi, no to są konkretne techniki, które są na pograniczu manipulacji, jak klienta przekonać, że on potrzebuje to, co ty sprzedajesz. A ja ci próbuję powiedzieć, że wcale nie potrzebujesz klienta do tego przekonywać,
I nie potrzebujesz go na siłę łapać i agresywnie sprzedawać. Chcę powiedzieć, że bardzo często nawet takie na siłę sprzedawanie może być, działać na twoją niekorzyść. To chcę powiedzieć. I teraz, kiedy szczególnie warto zwrócić na to uwagę? Kiedy nie potrafisz pomóc klientowi. Bo jeżeli jest taka sytuacja, że albo znasz potrzeby klienta, albo ich nie znasz, ale na siłę go przekonujesz, że twój produkt, twoja usługa, twój towar rozwiąże wszystkie jego problemy, no to jest przepis na to, że ten klient nie będzie zadowolony. Jest spora szansa, że nie znasz jego potrzeb i po prostu to, co sprzedajesz, mu nie pomoże. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja jest taka, że nie potrafisz mu pomóc, bo po prostu, nie wiem, jeżeli świadczysz jakąś usługę, być może twoje kompetencje, jakby jego potrzeby wykraczają poza twoje kompetencje. Tak może być. Czasem, kiedy zaczynamy prowadzić firmy, to jest tak, że nam się wydaje, że ja też tak robiłam. To nie jest tak, że wiesz, ja jestem geniuszem i nie popełniłam tych błędów. Ja mnóstwo błędów popełniłam, dlatego ci o nich opowiadam, żebyś ty nie musiał ich popełniać. Więc ten błąd też popełniłam, że kiedy zajmowałam się jedną rzeczą, a klient potrzebował czegoś tak troszeczkę obok, dobrze, to ja się douczę, oczywiście frontem do klienta, oczywiście drugi kliencie, ja to dla ciebie zrobię. Albo nie do końca się w czymś specjalizowałam. Wiedziałam, jak to zrobić, ale nie do końca się w czymś specjalizowałam. Albo to było coś, co tak nie do końca wiedziałam, jak zrobić, ale wydawało mi się na tyle proste, że przecież się douczę. Zgadzałam się na takie, jakby zgadzałam się na to, że zrobię taką ofertę dla klienta i zrobię to dla klienta. To nie jest dobre. Dlatego, że to, co ja zrobię, ale nie do końca się w tym specjalizuję, albo właśnie się świeżo nauczyłam, niekoniecznie. Tak, czasem to jest jakaś okazja biznesowa, ale bardzo często my bierzemy takie zlecenia z desperacji. A tak naprawdę lepiej dla klienta być może by było, gdyby trafił do kogoś innego. I co się dzieje na końcu takiej pracy? Są jakieś błędy, są jakieś niedopracowane elementy, albo klient jest niezadowolony, klient nie dostaje takiego efektu, jaki mógłby dostać, gdyby poszedł do kogoś innego. Więc ja nie mówię, żeby odsyłać klienta z kwitkiem, można to inaczej załatwić, ale można poszukać takiego sposobu, że ja nie łapię każdej pracy, nie łapię każdego klienta, jeżeli nie mam tego poczucia, że naprawdę potrafię mu pomóc, to go nie łapię na siłę. Jeżeli nie znam jego potrzeb, to jest druga sytuacja, nie do końca znam jego potrzeby, nie bardzo wiem, czy rzeczywiście to, co ja sprzedaję, mu pomoże, to nie próbuję mu tego wmówić. Ja przynajmniej tak robię, bo wolę w takiej sytuacji dopytać o to, czego potrzebuje, po to, żeby móc mu, wiesz, odpowiedzialnie i uczciwie doradzić, że drogi kliencie, ale w twojej sytuacji to jednak bym sugerowała to i tamto, bo to, co sobie wybrałeś, niekoniecznie. Niekoniecznie. Na bazie mojego doświadczenia niekoniecznie. Chociaż tu warto wykazać się dużą pokorą, bo przypomina mi się jedna moja klientka, której naprawdę bardzo odradzałam indywidualny mentoring, ale ona się uparła. Ze trzy takie były wymiany zdań między nami, kiedy ja mówię, ale czy na pewno indywidualny mentoring, bo może jednak coś innego. Wydawało mi się, że ja pamiętam moją motywację. Wydawało mi się, bo napisała mi, że ma małą firmę, wydawało mi się, że jakby no, indywidualny mentoring będzie po prostu za dużym obciążeniem finansowym dla niej. Ale ona była zdecydowana, że nie, tylko indywidualnie, nic innego ją nie interesuje. Ostatecznie współpracujemy od dłuższego czasu już i po prostu firma jest rzeczywiście mała, natomiast finanse są na wysokim poziomie, więc jakby nie robi, jest to okej dla niej budżetowo, indywidualny mentoring, a rzeczywiście jakby to takie wsparcie, które dostaje jej, pomaga, więc celowo mówię o tym przykładzie, bo to jest tak, że ja, nawet jeżeli ja wypytam klienta o jego potrzeby, bo to jest dobry przykład, nawet kiedy ja wypytam klienta o jego potrzeby, to ja nie znam klienta i jego sytuacji tak dobrze, jak on sam. I ja mogę na bazie mojego doświadczenia mu coś odradzić, mogę mu zaproponować coś innego,
Ale ostatecznie z taką, wiesz, pełną pokorą, że on wie lepiej, że jeżeli on uważa, że nie jednak to, to jest po pierwsze jego wolna wola, po drugie on faktycznie swoją sytuację zna lepiej i ja się mogę mylić. To, że ja zadałam 5 pytań i ktoś mi na nie odpowiedział, to, że mam potężne doświadczenie, to jeszcze nie znaczy, że ja znam odpowiedzi na wszystkie pytania i może tak być, że klient wie lepiej, czego potrzebuje i uwzględni moją radę, ale zrobi po swojemu. I to jak najbardziej jest okej. Więc, ale wracając jakby do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, to chcę Ci powiedzieć, że kiedy nie potrafisz pomóc klientowi, kiedy jest sytuacja taka, że to, co oferujesz, nie do końca odpowiada jego potrzebom albo nie znasz jego potrzeb, wejście w taką współpracę to jest po prostu przepis na katastrofę, bo klient nie dostanie tego, co potrzebuje, wobec tego będzie na końcu niezadowolony. Ty pozostaniesz, klient pozostanie z poczuciem niedosytu albo w ogóle rozczarowania. Ty zostaniesz z takim poczuciem, no, nie wyszło. Zobacz, jak to podkopuje Twoją własną wiarę w siebie, wiarę w to, co sprzedajesz. Nie dlatego, że to nie jest wartościowe, tylko dlatego, że zaczęłaś współpracę z niewłaściwym klientem. Po prostu. A jeżeli to jeszcze są, wiesz, co innego, jak sprzedajesz jakieś, nie wiem, prowadzisz sklep internetowy i sprzedajesz jakieś, wiesz, gadżety. Ostatnio taki gadżet kupiłam w sklepie internetowym. Wiesz, sprzedajesz jakieś gadżety, nie wiem, wyposażenie, czy tam, nie wiem, powerbanki, czy coś takiego. No okej, to klient będzie niezadowolony, nie przyjdzie drugi raz. I okej, stracisz tego klienta, ale być może, jeżeli nie zaczął, wiesz, rozsiewać negatywnych opinii po internecie, no to jakby na Twoim poczuciu własnej wartości, wartości tego sprzedajesz, być może to się w ogóle nie odbije, ale kiedy prowadzisz, wiesz, sprzedajesz usługi, takie usługi, które naprawdę wkładasz w to serce, gdzie masz indywidualny kontakt z tym klientem, to kiedy zaczniesz przyjmować takich klientów, którzy po prostu, do których nie pasuje to, co oferujesz, to ty tak naprawdę podkopujesz siebie, swój biznes i jeszcze powodujesz rozczarowanie u klienta. Po co ci to? Po co ci to? Jest kolejna też taka sytuacja, czy typ sytuacji, kiedy bym gorąco odradzała przekonywanie klienta na siłę. To jest taka sytuacja, kiedy klient przychodzi do mnie i to są sytuacje, o których opowiadałam, że mailowo się do mnie ktoś zgłaszał. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi o tym, że ale tutaj to ten opis na Pani stronie jest niewystarczający, ja nie wiem, co to jest, proszę mnie przekonać, że to warto kupić, bo ja nie jestem pewien, bo tu to nie jest tak dokładnie opisane, żebym ja mógł podjąć decyzję itd., itd., to jest ta sytuacja, kiedy osoba, która do mnie przyszła z pytaniami, już jest niezadowolona. Już jej się coś nie podoba. Więc szansa, że ja go teraz przekonam i on kupi i powie wow, jest żadna. Jest żadna, bo to jest osoba, która już na początku nie ma wow. To jest osoba, która już na początku przyszła i jest niezadowolona. I tylko jak ja go jeszcze namówię, żeby on to kupił, a on to kupi, nie zrobił wow, to będzie jeszcze bardziej niezadowolony, bo wydał pieniądze i okazało się, że rzeczywiście miałem rację, że miałem wątpliwości od początku. Jeżeli klient od początku ma wątpliwości i chce, żebyś ty go przekonała czy przekonał, to kim ty jesteś? Aniołem, który, wiesz, sfrunie z nieba i mu przekaże przekaz, że słuchaj, to jest dokładnie to, czego ty potrzebujesz, zobacz, zachwyć się tym? Nie. Nie masz magicznej różdżki. I wiara, że ja jestem w stanie kogoś, kto ma 1000 wątpliwości i nie potrafi sam sobie ich rozstrzygnąć, i nie potrafi sam ze sobą podjąć decyzji, żeby wydać, no mnie się to zdarza na przykład przy kursach za kilkaset złotych, nie potrafi sam ze sobą ktoś podjąć decyzji, żeby wydać kilkaset złotych, ma 1000 wątpliwości, czy kupić, czy nie kupić i tak dalej, to kim ja jestem? Wróżką? Żeby wierzyć, że ja teraz coś powiem, on kupi i będzie zachwycony. Nie będzie. Nadal będzie mieć 1000 wątpliwości, nadal będzie się zastanawiać, czy to była jego dobra decyzja, tylko będzie mu jeszcze trudniej, bo właśnie wydał pieniądze, a tak się nad tym wahał, a miałem rację. I masz To jest niemal pewne, że będziesz mieć niezadowolonego klienta. I jakby to, co teraz powiedziałam, wiąże się, bo patrzę, podglądam sobie moją listę, wiąże się z kolejnym takim punktem,
że tak naprawdę są takie osoby, które chciałyby, żebyś ty mu udowodniła czy udowodnił, że to, co sprzedajesz, to jest warte. To jest warte jego pieniędzy. I co, my bardzo często wchodzimy w to, zaczynamy na siłę przekonywać, zaczynamy tłumaczyć, dlaczego to jest wartościowe, dlaczego warto to kupić. A prawda jest taka, że popatrz na to, jak na rodzaj takiej gry. Klient przychodzi, mówi, ale proszę mi, ta cena u pani jest za wysoka. Co może mi pani powiedzieć, żeby mnie przekonać? Klient rozpoczyna pewną grę i teraz jest pytanie, czy ja w tą grę wejdę, czy ja rzeczywiście zacznę go przekonywać, bo jeżeli tak, to my mamy może gra, to może ci jakby niewiele mówić, ale popatrz na to jak na taki taniec, kiedy jeden partner robi krok w tył, to drugi robi krok w przód, tak? Ja robię krok w tył, to mój partner robi krok w przód i sobie tak tańczymy i jesteśmy razem w tym tańcu. I popatrz na taką wymianę z klientem, na taką dyskusję z klientem, jak na taki taniec. On inicjuje ten taniec, a ja idę za tym. I sobie tak tańczymy. Ja mówię, ale drogi kliencie, to naprawdę jest wartościowe. Nie, nie, jeszcze nie jestem przekonany, przekonaj mnie bardziej. Ale drogi kliencie, dam ci rabat. Och, no rabat fajny, ale już prawie kupiłem, jeszcze powiedz mi dwa słowa na temat tego czy tamtego. Albo przyślij mi zrzuty ekranu, miałam taką prośbę od kogoś. Przyślij mi zrzuty ekranu, żebym zobaczył, co jest tam w środku. Wiesz, no, znaczy wszystkich stron, czy jak? Cały produkt mam ci wysłać, żebyś zobaczył, co tam jest w środku i się przekonał, że warto? To jest przekonywanie na siłę i to jest jak taka gra, taki taniec, w który ja wchodzę. Tylko, że prawda jest taka, że nie o to chodzi, że klient ma jakąś potrzebę i on rzeczywiście chce, żeby ta potrzeba była spełniona, tylko chodzi o to, że klient chce, żeby mu coś udowodnić. Albo ja mu udowodnię, że to rzeczywiście było wartościowe, albo on mi udowodni, że znowu chłam i te wszystkie książki w tym internecie są nic nie warte, bo nie działają, i te wszystkie kursy są nic nie warte, bo nie działają, on sam sobie właśnie udowodnił. I teraz pytanie, czy masz ochotę wchodzić w taki taniec? Taki taniec w zasadzie to jest bardziej taka gra psychologiczna, kiedy nawzajem próbujemy sobie coś udowodnić. Ten klient i tak nie będzie zadowolony, bo nie o to tu chodzi. To nie jest tak, że on ma potrzebę, którą on chce zaspokoić, bo ja tutaj podałam to na przykładzie kursów, ale wiesz, potrzeba to jest wtedy, kiedy jestem głodna. To jest moja potrzeba. I jestem w mieście, i jestem głodna. I po prostu nie ma nic takiego, wiesz, co lubię jeść, ale jest jakaś piekarnia, gdzie mogę sobie kupić suchą bułkę albo jagodziankę. Normalnie bym nie kupiła, bo nie jestem fanką takiego jedzenia, ale kupię to, bo potrzebuję zaspokoić moją potrzebę i nie narzekam, że ta bułka jest za bardzo bułkowa, że ta jagodzianka jest za bardzo jagodziankowa. Nie narzekam. Ona po prostu taka jest, ale ja miałam potrzebę, bo byłam głodna. Ja tam nie weszłam po to, żeby pani, która te bułki czy jagodzianki sprzedaje, żeby jej udowodnić, że gluten jest szkodliwy, że biała mąka to w ogóle biała śmierć i coś tam jeszcze. A cukier to już w ogóle, tak? Ja nie zacznę jej tego udowadniać, bo ja faktycznie mam potrzebę. Ja faktycznie po prostu jestem głodna i potrzebuję coś zjeść. Bo jak nie zjem za chwilę, to po prostu, wiesz, eksploduje. Okej, za chwilę zjem sobie jakiś porządniejszy posiłek, ale nawet jeżeli dostanę w tej chwili coś, co nie jest na 100%, to po prostu przynajmniej się nasycę. To jest rzeczywiście sytuacja, kiedy klient ma potrzebę, ale kiedy przychodzi do ciebie klient i zaczyna z tobą dyskusję o, wiesz, szkodliwości glutenu albo o tym, że te jagodzianki mają za dużo cukru, to nie jest klient, który jest głodny, to jest klient, który potrzebuje podyskutować, który potrzebuje się pobawić w taki taniec. Udowodnij mi, że powinienem to kupić. Okej, dobrze, psychologicznych mechanizmów tam jest troszkę więcej, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Chcę ci powiedzieć, że jest mnóstwo sytuacji, wracając do meritum, jest mnóstwo takich sytuacji, kiedy my odruchowo nawet, po pierwsze, mamy te przekonania, że na tym polega sprzedaż, na przekonywaniu klienta. Po drugie, zaczynamy jakby też odruchowo reagować właśnie na takie, wiesz, na takie, można powiedzieć, na takie, wiesz, inicjowanie, wiesz, takiej gry psychologicznej, albo inaczej mówiąc, tańca przez klienta, przekonaj mnie, że... Albo klient się oburzy, że jak ja mogę go nie przekonywać i że to jest w ogóle
takie złe podejście do klienta, bo bez szacunku, bo go nie przekonuję. Ja mówię zawsze wyraźnie, nie będę cię przekonywać, jeżeli nie jestem pewna, że to, co sprzedaję, to faktycznie będzie dla ciebie dobre, a jeżeli nie znam twoich potrzeb, to jak mogłabym, skąd miałabym wiedzieć, że to jest dla ciebie dobre? Nie będę cię przekonywać. Ty wiesz lepiej niż ja, więc dlaczego ja bym miała ci podejmować za ciebie tą decyzję? I teraz, co chcę ci jeszcze powiedzieć, że kiedy już podałam ci ileś przykładów, kiedy to przekonywanie klienta, takie ciągnięcie go na siłę, tak naprawdę działa na twoją niekorzyść, to teraz możesz zobaczyć, bo to jest bardzo ciekawe, kiedy już zaczniesz tak robić, kiedy zaczniesz raz, drugi, trzeci, odmówisz klientowi, albo odmówisz namawiania go, nie? Nawet kiedy czasem klienci sami przychodzą i mówią, no to przekonaj mnie, że... I w takiej sytuacji powiesz, nie będę cię przekonywać. Na początku to się wydaje aktem odwagi. Dlaczego? Bo się boimy. Bo się boję, bo mamy tak głębokie te przekonania w głowie, że sprzedaż to polega tylko na tym, że ja tak ciągnę tego klienta i tak mówię, prawie go wmanipulowuję w to, że on kupi, bo jak ja nie będę go tak na siłę ciągnąć, to on na pewno nie kupi. Mamy tak głębokie te przekonania, że ja się boję tego nie zrobić, bo boję się, że wtedy na pewno nikt nie kupi. To dlatego powiedziałam na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, że wiesz, to są dosyć pokręcone przekonania, bo ja mam przekonanie, to tak jakbym zakładała, że to, co ja chcę sprzedać, jest tak totalnie niewartościowe, że jak ja kogoś na siłę nie złapię i nie przyciągnę i prawie tam, wiesz, wmanipuluję w to, że on wyciągnie portfel, to on na pewno by tego nie kupił, tak? To po co sprzedaję bezwartościowe rzeczy, jeżeli tak jest, jeżeli ja w to wierzę? Dlatego mówię, że to jest, wiesz, mnóstwo przekonań we mnie i teraz na początku, kiedy w ogóle ja dzisiaj o tym mówię po to, żeby w ogóle zacząć otwierać pewne furtki w twojej głowie, w twoim sposobie myślenia, ale na początku, kiedy w ogóle zaczniesz się do tego przymierzać, a to może ja nie będę tak na siłę przekonywać tych klientów, to pojawi się strach, to jest zupełnie normalne. To nagle ci się to wyda, że to jest akt odwagi, żeby klienta nie przekonywać. A co jak nikt nie kupi? A co jak nie będę mieć obrotu? A co jeżeli, nie? Na początku to ci się wydaje akt odwagi, ale kiedy się nad tym, kiedy odłożysz sobie na bok ten swój strach i te swoje przekonania, że nikt nie kupi, że to, co sprzedaje, nie jest dostatecznie wartościowe, żeby ktoś kupił bez przekonywania i pomyślisz sobie o tych wszystkich przykładach, które ja dzisiaj podałam, to przestaje być aktem odwagi, a staje się aktem rozsądku. Bo po co ja bym sobie miała brać na głowę problematycznych klientów? Po co ja bym sobie miała brać na głowę klientów, którzy mają wątpliwości i na pewno będą mieli wątpliwości i na pewno na końcu będą niezadowoleni? Po co miałabym sobie brać na głowę klientów, których oczekiwań nie jestem w stanie spełnić i na pewno na końcu będzie rozczarowanie po obu stronach? Po co? Kiedy sobie potrafisz, wiesz, odłożyć na bok te swoje emocje, albo przynajmniej wytrenować się w tym, że to nie jest nic strasznego, kiedy jednemu czy drugiemu klientowi odmówiłam i nadal są inni, którzy z radością kupują to, co ja oferuję, kiedy już to sobie odłożysz na bok, to później patrzysz na to, jejku, no rzeczywiście, to jest nierozsądne sprzedawać tym wszystkim klientom. Właśnie nie wszystkim, ale sprzedawać niektórym klientom jest nierozsądnie. Namawiać niektórych klientów jest kompletnie nierozsądnie. Dlaczego miałabym czy miałbym to robić? Na to chcę ci zwrócić uwagę, że tak, na początku być może to będzie wymagało od ciebie takiej odwagi, czyli nie w tym sensie, że przestanę się bać, bo wiesz, nie ma jeszcze takiego pstryczka w człowieku, gdzie można pstryknąć pstryczek i już... Zastanawiam się, czy to po polsku powiedziałam, pstryknąć pstryczek i przestaje się bać. Ale będziesz się bać, ale na początku być może odwaga polega na tym, że działasz niezależnie od tego, że się boisz. Na zasadzie, no dobrze, spróbujmy. Spróbujmy, zobaczę, jak się będę z tym czuć. Spróbuję jednemu klientowi odmówić albo nie namawiać go, nie przekonywać go na siłę. Wiesz, nie łapać go na siłę i ciągnąć. Spróbujmy i sprawdźmy, czy mój biznes się od tego zawali. To jest odwaga.
która polega właśnie na takim próbowaniu. Ale z czasem, kiedy już się z tym oswoisz, kiedy to nie będzie wymagało tyle odwagi, to wtedy zauważysz, że to po prostu jest rozsądne, że to ci ułatwia życie, ułatwia prowadzenie biznesu. Kiedy o tym ostatnio z kimś rozmawiałam, nie pamiętam, chyba z moją asystentką, to ona tak fajnie stwierdziła, że łapanka się źle kojarzy. I my czasem urządzamy taką łapankę na klientów i to naprawdę się źle kojarzy i to naprawdę nikomu nie służy. Ani klientowi, ale dla klienta to może być nieprzyjemne, ale przede wszystkim tobie to nie służy. Tobie to nie służy i biznesowo, i wiesz, psychicznie. Po prostu się męczymy w tych naszych firmach. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę ci powiedzieć na koniec, bo właśnie teraz, kiedy do ciebie o tym wszystkim mówię, to sobie uświadomiłam, że tak, możesz mieć takie poczucie, że w takim razie skąd mają do mnie przyjść klienci. Powiedziałam na początku, że to podejście takie, powiedziałabym, siłowe, czyli to podejście, kiedy ja po prostu łapię klienta i go przekonuję, a jak on powie nie, to ja dalej drążę, jak mnie wyrzuci, to ja wracam. Tak? To takie, powiedziałabym, wręcz agresywne podejście do sprzedaży, to jest po prostu stara szkoła. Kiedyś taka była szkoła, że tak się sprzedaje, że na tym polega sprzedaż, że były kursy i szkolenia właśnie z tych technik sprzedażowych, z technik wywierania wpływu, z tych technik takiego wmanipulowywania klienta. Natomiast to nie jest jedyna szkoła. To jest stara szkoła, ona działa, ale też ludzie w tej chwili oczekują czegoś więcej i jak najbardziej tak można inaczej sprzedawać. I można stosować inne, nowe podejście i klienci będą do ciebie sami przychodzili i będą przychodzili klienci, którzy widzą wartość w tym, co sprzedajesz i chcą z tobą współpracować. Albo jak mnie się czasem zdarza, przychodzą i słyszę, że chcą pracować tylko ze mną. I to jest zupełnie nowe podejście. Kiedy potrafisz tak ustawić swój system sprzedaży i tak działać, że klienci przychodzą i mówią, chcę pracować z tobą. I wtedy nie masz takiego problemu, żeby komuś, temu, kto przychodzi i mówi, to weź mnie przekonaj. Ja mówię, nie, ja nikogo nie przekonuję. Ja pracuję tylko z tymi, którzy przychodzą i wiedzą, że chcą ze mną pracować. A nie z tymi, którzy oczekują, że ich przekonam. No i zmierzam do meritum, że właśnie mówiąc tobie o tym dzisiaj na początku naszego spotkania, zdałam sobie sprawę, że o tych dwóch sposobach sprzedawania, a właściwie nie o dwóch, tylko o tym, że są dwa sposoby sprzedawania i jak ustawić ten inny system czy model sprzedawania w Twojej firmie, ja zrobiłam kurs Mechanika Generowania Pieniędzy w moim sklepie. To jest kurs właśnie o tym, jak ustawić taki system sprzedaży w Twojej firmie, żeby ten marketing i ta sprzedaż działały ręka w rękę i żeby to klienci przychodzili do Ciebie, klienci, którzy wiedzą, że chcą kupić od Ciebie, klienci, którzy widzą wartość w tym, co sprzedajesz. Więc jeżeli chcesz sobie uzupełnić to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, Mechanika Generowania Pieniędzy, ja wrzucę tutaj link pod tym nagraniem, wrzucę link do tego kursu, bo właśnie teraz sobie pomyślałam, że on doskonale może uzupełnić to, o czym ja teraz mówię. Bo on jest właśnie o tym, jak zbudować w swojej firmie ten inny sposób sprzedawania, ten inny system, inny model. I jak to zrobić skutecznie, po to, żeby nie musieć tych klientów przekonywać. Więc do tego Cię zapraszam. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz śmiało w komentarzach. Ja chętnie na nie odpowiadam i lubię bardzo na nie odpowiadać. Także czekam na Twoje pytania i życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam Cię na kolejne spotkanie. Jeszcze nie wiem, w jakim temacie. Zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia.